Cześć! Ostatnio wspólnie z Radkiem z kanału Taba na rowerze nagrywaliśmy porównanie dwóch górskich elektrycznych rowerów z Decathlonu. Rockridera EST500, którego tu widzicie, oraz EST900. W komentarzach widziałem, że oczekiwalibyście, aby w filmiku było więcej informacji technicznych, dlatego przychodzę do Was na moim kanale Wielki Powrót na YouTubie. I w dzisiejszym filmiku opowiem Wam o różnicach między poszczególnymi rowerami elektrycznymi z Decathlonu. Także tyle tytułem wstępu, zaczynamy. Rozpocznijmy od rodzajów wspomagania, bo jest to najważniejsze i dla kogo tak naprawdę są poszczególne modele rowerów. Model EST100 i EST500 wyposażony jest silnik, który umiejscowiony jest w tylnym kole. Taki silnik będzie charakteryzował się w porównaniu z silnikiem centralnym mniejszym momentem obrotowym i samo wspomaganie nie będzie aż tak płynne jak właśnie w silniku centralnym. Tutaj akurat w modelu EST100 i EST500 mamy silnik, który posiada 250 W oraz 42 Nm momentu obrotowego. W modelu EST100 w porównaniu z EST500 mamy czujnik kadencji, czyli ilości obrotów korbą na minutę. W modelu EST500 mamy czujnik momentu obrotowego. Jakie są różnice tych dwóch rozwiązań? Czujnik kadencji wykrywa nasze pedałowanie, przez co daje nam sygnał do silnika, aby nas wspomagał. Jest taki najprostszy rodzaj wspomagania i też jest ono przez to najmniej płynne. Czujnik momentu obrotowego, który jest w modelu EST500, wyczuwa nacisk na pedały i przez to, jeżeli naciskamy, pedałujemy troszkę słabiej, on wspomaga nas słabiej i też to wspomaganie nie będzie aż tak zrywne, co rzeczywiście jest odczuwalne. Pamiętajmy, że nigdy to nie będzie silnik centralny, nigdy to nie będzie aż tak płynne, natomiast jest to już jakaś namiastka bardziej płynnego pedałowania. Dla kogo więc są modele 100 i 500? Głównie dla osób, które jeżdżą rowerem górskim rekreacyjnie, po lasach, po pagórkach, ponieważ 42 Nm momentu obrotowego raczej nie będzie wystarczające w samych górach. Więc jeżeli jeździcie rekreacyjnie, jeździcie po lasach, potrzebujecie roweru elektrycznego, ja akurat korzystam z niego w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, w którym świetnie daję sobie radę, jak najbardziej polecam taki rower. Jeżeli mieszkacie w górach, macie bardzo dużo podjazdów, tutaj pomyślałbym bardziej o rowerze z silnikiem centralnym, który będzie nas mocniej wspomagał na górzystych trasach. Model EST520 i EST900 wyposażone są w silnik centralny, który umiejscowiony jest w tym miejscu, jak sama nazwa wskazuje, centralnie w rowerze. Zaletami tego silnika jest na pewno cichsza praca, ponieważ jest to silnik, który przekazuje całą moc na pasku, dlatego praktycznie jest niesłyszalny. Charakteryzuje się również większym momentem obrotowym. Mamy tam 70 Nm. Pedałowanie jest bardziej płynne. Napęd przenoszony jest na łańcuch. Minusami tego rozwiązania jest to, że rzeczywiście przez to, że napęd przenoszony jest na łańcuch, sam łańcuch szybciej nam się wyciąga w porównaniu z rowerami z silnikiem w tylnej piaście, ponieważ sam napęd i silnik to tak jakby dwa osobne elementy i silnik wspomaga nas niezależnie od pracy samego łańcucha, dlatego też rozwiązanie silnika z tyłu w piaście charakteryzuje się tym, że napęd będzie tutaj bardziej żywotny. Dobra, więc tyle o silnikach. Jeszcze wspomnę Wam jedną sprawę. Silnik zastosowany w modelu 520 i 900 to w sumie znana konstrukcja, bo jest to silnik Brose-T, który charakteryzuje się rzeczywiście fajną kulturą pracy, małą energożernością, dlatego też spokojnie taka konstrukcja przejedzie nam sporo kilometrów bez dużego poboru prądu. Nowy model Rockridera, o którym też wspominałem, jest to odświeżona 500, będzie miała silnik Brose-C aluminium. Jest to silnik o trochę mniejszym momencie obrotowym, ponieważ posiada niecałe 60 Nm. Natomiast jest to też troszkę tańsza konstrukcja w porównaniu z tymi, o których mówiłem.
przejdźmy do samej baterii i jej pojemności w poszczególnych modelach. Bateria jest, tak jak już pokazywaliśmy na filmiku, bardzo fajnie umiejscowiona w ramie. Szybko można ją zdemontować do samego ładowania. W razie, gdy zostawiacie rower gdzieś na dłużej, można tą baterię sobie tutaj zabezpieczyć, żeby też nikt nam jej nie gwizdnął. No i tak, jaka pojemność baterii jest w poszczególnych modelach? W modelu EST100, czyli tym najbardziej podstawowym, mamy baterię o pojemności 380 Wh. W modelu 500, 520 i nowej 500C bateria ma pojemność 420 Wh. W modelu 900 mamy największą pojemność baterii, tam mamy 500 Wh. No i teraz tak, jaki jest deklarowany zasięg przez producenta na poszczególnych pojemnościach baterii? Według producenta w modelu 500, czyli w tym, który tutaj mam, który testuję, deklarowany zasięg w drugim trybie wspomagania w pofałdowanym terenie wynosi w okolicach 55 km. Mi udało się osiągnąć 55 km zasięgu, jak jechałem w trzecim trybie. Zrobiłem ponad 1200 metrów przewyższeń i naprawdę taki rower nie miał ze mną lekko, bo starałem się podjeżdżać wszystkie wzniesienia, które były w okolicy. Ostatnio też testowałem tę baterię na dosyć płaskim, długim, asfaltowym odcinku, żeby zobaczyć, jak rzeczywiście z maksymalnym zasięgiem. 40% trasy jechałem w pierwszym trybie wspomagania, 60% trasy jechałem w drugim trybie wspomagania. I udało mi się zrobić 95 km, ale przed tymi testami oczywiście zapomniałem naładować baterii do pełna, dlatego też myślę, że spokojnie można byłoby zrobić ponad 100 km. Wiadomo, wszystko zależy od tego, ile ważycie, ile macie przewyższeń na drodze, czy to jest asfalt, czy to jest raczej grząski teren, więc czynników jest bardzo, bardzo dużo. Dlatego też dla każdego ta pojemność baterii ciężko jest oszacować, ile rzeczywiście będziecie mogli zrobić na niej kilometrów. Bo dla jednej osoby, która będzie jechała rzeczywiście i bardzo mało tej energii będzie dawała dla roweru, główną tą siłą, główny tam napęd będzie dawał nam rower, no to rzeczywiście ten zasięg baterii może być mniejszy. Natomiast dla osoby, która jest bardziej wytrenowana, jeździ bardziej wspomaga ten rower, no to zasięg baterii, zasięg samego roweru też nam się zdecydowanie wydłuży. Ale średnio, spokojnie w okolicach 60-70 km na drugim trybie w pofałdowanym terenie na tym rowerze według mnie można zrobić. Także najważniejsze elektryczne rzeczy omówione. Przejdźmy teraz do samego osprzętu w poszczególnych modelach. Tutaj, jak widzicie, rower jest już mocno doinwestowany, spersonalizowany pode mnie, ponieważ pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, tak jak już mówiliśmy z Radkiem na filmiku, są błotniki. Są one naprawdę z dużej ilości plastiku, są masywne, bardzo dobrze chronią nas przed błotem. Dużo osób też pytało o model błotników. Jest to model SKS Mud Rocker. Z przodu i z tyłu, jak widzicie, są one masywne, dobrze nas chronią, dlatego też mogę je polecić. Też główną rzeczą jest to, że wyglądają dobrze, bo z błotnikami różnie to bywa, a tutaj moim zdaniem nadają taki fajny charakter dla roweru. Kolejną rzeczą, która była tu zmieniona, no to też dodany został koszyk na bidon. Tutaj bardzo długo zastanawiałem się, jak rozegrać tą sprawę, ponieważ mamy na górnej rurze ramy miejsce do mocowania na koszyk na bidon. Natomiast też podczas siadania nie było to komfortowe, więc szukałem innego rozwiązania. I zastosowane zostały też tutaj specjalne adaptery do zamocowania koszyka na bidon. Sam koszyk na bidon jest do wkładania bidonu od boku, dlatego też nie ma problemu, że jest tutaj mało miejsca, wkładamy go sobie od boku i jak najbardziej nam to wszystko pasuje. Tylko trzeba też pamiętać o odpowiedniej pojemności bidonu, bo tutaj musiałem kombinować. Większy bidon 950, którą miałem, był zdecydowanie za wysoki, dlatego też tutaj zastosowałem bidon o pojemności 600 ml. Bardzo fajnie on wchodzi w ramę i też nie ma tutaj żadnego problemu z tym wyjmowaniem ani z przesuwaniem się paska. Kolejna sprawa,
to hamulce. Tutaj miałem w domu hamulce od mojego fula, hamulce hydrauliczne, więc też zostały zmienione z hamulców mechanicznych, co daje mi lepszą modulację, troszkę większą siłę hamowania, więc jak były w domu, to czemu nie skorzystać i nie wymienić sobie z hamulców mechanicznych. Kolejna sprawa, amortyzator powietrzny, który też o wiele lepiej tłumi drgania w porównaniu ze sprężyną, która była tam zastosowana. Działa bardziej precyzyjnie, lepiej, wybiera wszystkie nierówności i też przy bardziej dynamicznej jeździe rzeczywiście jest to odczuwalna sprawa. Oprócz tego jeszcze zastosowałem sobie taką śmieszną, ciekawą podpórkę na lampkę, bo często jeździłem też w nocy i problemem było to, że na samej kierownicy, która ma dosyć wygięty kształt, lampka świeciła mi na bok. Przy zastosowaniu takiej podpórki mamy lampkę umiejscowioną centralnie, prosto i też dobrze oświetla nam drogę. No i oczywiście ważna sprawa, espedy. Na każdym rowerze mam je zastosowane, więc też stwierdziłem, że warto wrzucić je sobie do tego roweru, bo nawet jeżeli gdzieś nim dojeżdżam, no to jednak jeżdżę w butach wpinanych, co jest też wygodniejsze. I to chyba tyle z modyfikacji, trochę się rozgadałem, tutaj w kolejnym dopiero etapie przejdziemy do różnic między poszczególnymi modelami. Pierwsza sprawa, to opowiem wam trochę o napędach zastosowanych w wymienionych przeze mnie modelach. W modelu ST100 mamy napęd 1:8, czyli z przodu mamy jedną zębatkę, z tyłu właśnie 8 zębatek na kasecie. Przerzutka to jest też taki dosyć podstawowy osprzęt, gdzieś tam bym porównywał ją, jest to osprzęt produkowany przez Bitwina, więc też porównywałbym go do Shimano Acery, Altusa, coś takiego może przy właśnie samej tej precyzji pracy i twardości sprężyny tylnej przerzutki. Napęd jest taki podstawowy, natomiast też wiadomo, tutaj jest to najtańsza rzecz do wymiany. Mamy już bardzo fajną bazę, ramę zaprojektowaną typowo pod rower elektryczny, więc też to myślę, że sama wymiana w przyszłości napędu na coś, co będzie bardziej odpowiadać waszym potrzebom, nie będzie tutaj problemem. W modelu 500, czyli w tym, który ja wybrałem, mamy napęd Shimano Altus 1:9. Szczerze wam powiem, myślałem na początku o samej zmianie, o zastosowaniu troszkę większej kasety, o większym zakresie przełożeń, ale potem zdecydowałem, że jednak napęd w sumie działa dosyć fajnie, odpowiada moim potrzebom. Zostawiłem go i na razie jestem z niego zadowolony. Przy jakichś większych podjazdach może czasem brakuje mi jeszcze większej rozpiętości przełożeń na kasecie, ale są to naprawdę sporadyczne sytuacje. W modelu 520 mamy zastosowany napęd firmy MicroShift. Jest to napęd też 1:9, tam już ten zakres przełożeń na kasecie jest większy. Sama tylna przerzutka jest ze sprzęgłem, co utwardza nam jeszcze pracę całego napędu, przez to jest on sztywniejszy w trudnym terenie. W modelu 900 mamy zastosowany napęd 1:10 Shimano Deore, którego w sumie nie trzeba nikomu przedstawiać. Napęd również jest ze sprzęgłem, dlatego w trudniejszym terenie bardzo fajnie daje sobie radę. Ok, może teraz kilka słów o samych amortyzatorach w poszczególnych modelach. W modelu 100 mamy amortyzator sprężynowy od Santura. Jest on bez blokady skoku, bez taperowanej główki ramy. W modelu 500 również nie mamy niestety taperowanej główki ramy, więc też daje nam to troszkę mniejszą sztywność, a przy takiej wadze roweru powinna, nie jest ona jakoś specjalnie odczuwalna, ale też w niektórych momentach przydałoby się takie rozwiązanie, ale też no nie oszukujmy się, model 100 i 500 są raczej dedykowane dla osób jeżdżących turystycznie, rekreacyjnie. Taperowaną główkę ramy mamy zastosowaną w modelu 520 i 900, więc też to jest taki już standardzik. W modelu 500, czyli tym, który mam, mówiłem wam, mamy tutaj amortyzator również Santura o skoku 120 mm i amortyzator jest już z blokadą skoku na amortyzatorze. Tutaj go wymieniłem, jak tu widzicie, RockShoxa Judy. W modelu 520 mamy amortyzator właśnie od RockShoxa, jest to sprężyna z blokadą skoku, również o skoku 120 mm.
jeszcze bez sztywnej osi, natomiast sztywną oś z przodu zobaczymy dopiero w modelu 900, który będzie miał już właśnie sztywną oś w standardzie Boost z przodu i amortyzator RockShox Judy, jest to amortyzator powietrzny, więc już z tej całej tutaj hierarchii będzie to najbardziej płynnie działający amortyzator, no i też najsztywniejszy przez sztywną oś i zastosowaną taperowaną główkę ramy. Dobra, jak jesteśmy już przy amortyzatorze, obok mamy hamulce, dlatego też o nich powiem. W modelu 100 i 500 mamy zastosowane hamulce tarczowe mechaniczne. W modelu 520 i 900 mamy już hamulce hydrauliczne. Tarcza z przodu to 180 mm, z tyłu zresztą tutaj w tym modelu też, więc daje nam to już troszkę lepsze chłodzenie, troszkę większą siłę hamowania w porównaniu z tarczami 160 mm, co przy tej wadze roweru rzeczywiście jest już ważną sprawą. Kilka słów o kołach w poszczególnych modelach. Wiemy, że przez to, że z tyłu mamy zastosowany silnik, mamy tutaj o wiele większe naprężenia, o wiele większą moc, która jest przenoszona. Dlatego też same koło, jak możecie sobie zwrócić uwagę, jest już z o wiele większą ilością szprych, co daje tutaj rzeczywiście większą wytrzymałość. Obręcz tylna ma 29 mm szerokości wewnętrznej, co sprawia, że rzeczywiście jest już obręczą o dużej szerokości, o dużej sztywności. Dzięki temu tutaj ta cała konstrukcja trzyma się kupy. W modelu 100 mamy tam zastosowane opony takie dosyć podstawowe o szerokości 2,2 cala. W modelu 500 oponki już mają 2,4 cala, więc widzicie, że są już one zdecydowanie szersze. W modelu 520 również i w 520 już z tyłu będziemy mieli zastosowaną sztywną oś, czyli w 520 900 jest z tyłu sztywna oś. W tych modelach, gdzie mamy silnik z tyłu w piaście, tej sztywnej osi nie ma, jest taka śruba, która też jest dosyć sztywna, bo są tutaj przenoszone naprawdę duże momenty obrotowe. I w modelu jeszcze 900 mamy już takie baloniaste opony, bo tam są opony o szerokości 2,8 cala, więc są one naprawdę szerokie i dobrze sprawują się praktycznie w każdym terenie, czy to piasek, czy to błoto, one jadą jak dzikie. Przejdźmy do podsumowania, bo mam nadzieję, że opowiedziałem Wam o wszystkich najważniejszych rzeczach w poszczególnych modelach. Ja zdecydowałem się na model 500. Też długo zastanawiałem się między setką a 500, bo też jest to mój któryś rower w domu, więc nie potrzebowałem rzeczywiście wydawać większej ilości gotówki na model 900, który rzeczywiście już osprzętowo będzie najfajniejszy. Natomiast też dla mnie to nie jest jedyny główny rower, tylko raczej taki sposób na dobrą zabawę, na pojeżdżenie sobie po trójmiejskim parku krajobrazowym, czy też na dojazd do pracy. Dlatego też z całej tej oferty rowerów wybrałem 500. Ze względu właśnie na czujnik momentu obrotowego, na pojemność baterii, na osprzęt, już zastosowane troszkę szersze opony i taki rower rzeczywiście spełnia moje potrzeby. Tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że już tutaj wszystkie takie technikalia zostały opowiedziane. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, żeby dać mi troszkę motywacji do większej ilości nagrywek, o daniu łapki w górę. I też dajcie w komentarzach znać, co jeszcze chcielibyście dowiedzieć się o poszczególnych rowerach. Tyle ode mnie, lecę dalej w trasę, trzymajcie się, cześć!